a jednak się zmienia. Coraz szersze wprowadzanie trakcji elektrycznej, wzrost prędkości jazdy pociągów stawiają rosnące wymagania urządzeniom zabezpieczenia ruchu i łącze są stale ulepszane i unowocześniane. Dawno zarzucono stosowanie aparatów telegraficznych Morsa do zapowiadania ruchu pociągu. Zastąpiono je zapowiadaniem telefonicznym. Rok 1984. Pomimo zakończenia stanu wojennego, trwających problemów gospodarczych i procesów opozycjonistów, program elektryfikacji linii kolejowych, zatrzymany w 1980 roku, powoli rozpędzał się na nowo. Dwa lata wcześniej pociągi elektryczne zaczęły dojeżdżać do Kamienia Pomorskiego, zaś na ukończeniu były prace umożliwiające trakcji elektrycznej dotarcie do Ciechocinka i Buzka-Zdroju. Najpóźniej w tym roku uruchomiono również pociągi pasażerskie na linii kolejowej z Piotrkowa Trybunalskiego do elektrowni Bełchatów. Był to jednocześnie jeden ze spokojniejszych okresów pod względem bezpieczeństwa na kolei. W zderzeniu pociągów w podwarszawskim Wołominie w listopadzie 1983 zginęły dwie osoby, zaś rannych zostało sześć. Tymczasem początek drugiej połowy października miał odznaczyć się kolejnymi błędami popełnionymi przez kolejarzy, tym razem w województwie opolskim. Ze Starego Olesna w stronę Wrocławia wyjechał pociąg pospieszny numer 2603 relacji Lublin-Jelenia Góra. Na czele składu, m.in. z ambulansem pocztowym, wagonami do siedzenia i sypialnymi, znajdował się elektrowóz EU0722, wyprodukowany w 1968 roku. Zbliżając się do stacji Bąków, pospieszny minął tarczę ostrzegawczą odnoszącą się do semafora wjazdowego, informującą o sygnale zezwalającym na jazdę. Jednakże po wyjeździe z łuku znajdującego się przed semaforem wjazdowym, zamiast niego załoga lokomotywy zobaczyła wagon towarowy, powoli poruszający się do przodu. Maszynista natychmiast wdrożył hamowanie nagłe i chciał ewakuować się razem z pomocnikiem do przedziału maszynowego. Do katastrofy doszło na wschodniej głowicy stacji Bąków, w zalesionym terenie. Elektrowóz EU0722 wbił się w ostatnią węglarkę Talbota pociągu towarowego numer 98883 wiozącego węgiel. Pozostałe wagony wskutek siły uderzenia znalazły się po obu stronach szlaku do Starego Olesna. Jeden z nich częściowo wisiał w powietrzu. Pierwsze służby ratownicze pojawiły się na miejscu kilka minut po wypadku i od razu przystąpiły do wydobywania pasażerów i obsługi pociągu z wrakowiska. Na miejscu zginął maszynista pospiesznego oraz kierownik wagonu pocztowego. Bilans ofiar powiększył się później jeszcze o dwóch pasażerów, którzy zmarli z powodu odniesienia ciężkich obrażeń. Ranne zostały 64 osoby. Dwa wagony pociągu towarowego, jak również i pięć wagonów pasażerskich, nadawało się wyłącznie do kasacji. Zniszczeniu uległy oba tory szlakowe na odcinku 100 metrów wraz z siecią trakcyjną. Przyczyny wypadku miała ustalić Komisja Ministerstwa Komunikacji. Śledczy przybyli na miejsce wypadku szybko ustalili, że do katastrofy doprowadził błąd jednego z dyżurnych. Na odcinku między Bąkowem a Starym Olesnem od kilku dni ruch prowadzony był na podstawie telefonicznego zapowiadania pociągów. Dyżurny informował tego z sąsiedniej stacji o przyjeździe lub wyprawieniu pociągu, a drugi musiał to potwierdzić. Przyczyną była awaria jednego z izolowanych odcinków torowych. Pospieszny został wyprawiony ze Starego Olesna na sygnał zastępczy. Jednak tamtejszy dyżurny stwierdził, że otrzymał z Bąkowa potwierdzenie przybycia pociągu towarowego. Okazało się, że 98883 cały czas stał pod semaforem wjazdowym. Wskutek nieporozumienia podczas rozmowy przez radiotelefon i niemożności dostrzeżenia obecności towarowego pod semaforem, bąkowska dyżurna ruchu, pracująca na tym stanowisku od roku i dwóch miesięcy, uznała, że ten pociąg znajduje się już za jej stacją i potwierdziła Staremu Olesnu przybycie pociągu 98883 do Bąkowa i tym samym zwolnienie szlaku. Na widok sygnału zezwalającego na semaforze wjazdowym pociąg towarowy ruszył. Jednak ten sygnał przeznaczony był dla pospiesznego 2603.
W wyniku procesu dyżurną ruchu skazano na 3 lata więzienia. Szlak między Bąkowem a Starym Olesnem udrożniono po 27 godzinach od wypadku. Lokomotywa EU0722, tak jak wspomniane wcześniej wagony pasażerskie i towarowe, nadawała się wyłącznie na złom. Do dziś większość źródeł opiera się na historiach dotyczących maszynisty oraz pasażerów. Natomiast o samych przyczynach nie można dowiedzieć się więcej. Jak chociażby o tym, czym przejawiał się stwierdzony przez komisję fakt niepanowania nad ruchem pociągów przez dyżurną ruchu z Bąkowa.